Zwycięskie logo, które ma promować Bank Mleka Kobiecego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, wykonała bydgoszczanka Katarzyna Kołodziejczyk. Nie mogła dziś przybyć na uroczystość do szpitala, ale przyjechał jej mąż Jarosław. Logo nawiązuje zarówno do naturalnego karmienia, jak i do symbolu naszego miasta. Tam jest szkic mojej córki, karmionej piersią, zamknięty w kropelkę ze skrzydłami tutaj lokalnego symbolu Torunia. Drugie miejsce w konkursie zajęła Patrycja Rajwer, studentka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest to taka osłonka jak na kwiat, czyli chciałam po prostu pokazać, że chronimy to dziecko. W środku są dłonie, które obejmują dziecko, jest nad tym serce i kropla mleka właśnie spadająca na to dziecko. Bank Mleka Kobiecego w Toruniu działa od maja 2013 roku. Stworzono w nim w 100% bezpieczny, oparty na najlepszych krajowych i europejskich doświadczeniach system pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji mleka kobiecego. Jeśli chcemy edukować społeczeństwo, to musimy zaczynać wcześnie, także młodzież gimnazjalna to jest najlepszy moment i właściwie ostatni moment, kiedy możemy dużo powiedzieć, przekazać tej młodzieży i to w głowach zostanie. Obecnie trwają rozmowy na temat współpracy Banku Mleka Kobiecego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu z placówkami zdrowia w Bydgoszczy i we Włocławku.